Jak czytać etykiety? Oprócz pięknej szaty graficznej i haseł zapewniających o jakości produktu, na etykiecie umieszcza się bardzo istotne informacje. Co więc powinno pojawić się na etykiecie? Nazwa produktu pozwala na jego właściwą identyfikację. Wszystkie składniki, w tym dodatki do żywności, które znajdują się w produkcie, są umieszczone na etykiecie w malejącej kolejności. Pamiętajcie, że wszystkie alergeny powinny być wyróżnione. Natomiast wartość energetyczną i wartość składników odżywczych odczytacie z podobnej jak ta tabeli, umieszczonej na każdym opakowaniu produktu. Sprawdźcie również dokładnie, jak poprawnie odczytywać informacje z tabeli wartości odżywczej. To nic trudnego. Upewnijcie się również, czy zwróciliście uwagę na datę znajdującą się na opakowaniu, zanim w zakupowym koszyku wyląduje Wasz produkt, termin przydatności do spożycia oraz data minimalnej trwałości. Co o nich wiecie? Na opakowaniu jest również informacja, jak najlepiej przechowywać produkt. Producent ma prawo zamieścić także tak zwane dodatkowe oświadczenia żywieniowe, jeśli produkt spełnia odpowiednie kryteria. Kupuj świadomie. Czytaj etykiety.